Witajcie. W poprzednim moim filmie widzieliście relację z konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Pojechałem z ciekawości, chciałem to zobaczyć, o czym będzie mowa. No i powiem wam, że w przeciwieństwie do tego, co mówi się w innych partiach, czyli może inaczej, wrócę do początku. Pamiętacie, kiedy się zaczęły te strajki i tak dalej? To była chyba w zeszłym roku. Jakoś tak na jesień późną. I co wam wtedy mówiłem? Mówiłem to, że z tą ekipą, która jest obecnie u władzy, nie ma co rozmawiać. Bo oni nic nie mogą. Oni niczego nie ustalą. Nic absolutnie nie zrobią, żeby spełnić postulaty rolników, które są skądinąd absolutnie słuszne. W całej rozciągłości. Tam nie ma żadnych, w postulatach rolników, nie ma żadnych dziwnych rzeczy, które byłyby w jakikolwiek sposób kontrowersyjne. I zobaczcie, co się teraz dzieje. Premier pojechał gdzieś tam, kazali mu coś tam, przyszedł i powiedział, że oto, on musi otworzyć wszystkie granice i transport z Ukrainy, tych ich śmieci musi być absolutnie powszechny, płynny, bez żadnych ograniczeń. A z nami co? Dostaniemy kasę, czyli tak zwany zatkaj ryj. I pamiętajcie, bądźcie czujni, bądźcie mądrzy doświadczeniem. Początek lat 90. afera, taka dobry przykład, ktoś tu kiedyś powiedział, jeśli chodzi o kutry, o rybaków. Niemcy mówili, tutaj jest, będziecie, znaczy to była początek akcesja do Unii i tak dalej, to jeszcze były takie, po prostu nie byliśmy jeszcze w Unii, ale już była dyskusja, słuchajcie, niepotrzebne wam kutry, weźcie to złe, złomujcie, wy dostaniecie tam po 100 czy po 200 tysięcy i tak dalej, za złomowanie kutrów i tak dalej, i takie różne rzeczy. I co? Dzisiaj nie mamy przemysłu rybackiego. Właściwie z potęgi takiej na Bałtyku staliśmy się nikim. Tam jest parę kutrów dosłownie nad morzem. Tych rybackich kutrów, które cokolwiek przypływają z tymi rybami. Natomiast co się stało? No niemieckie kutry jak najbardziej, wszystko funkcjonuje, tam są przedsiębiorstwa i tak dalej, to wszystko się rozwija. I to samo będzie tutaj. Wy, słuchajcie, nie uprawiajcie tego, po co my wam damy pieniądze. I potem się okaże, że dostaliśmy pieniądze i nie mamy z czego żyć. Tu nie ma nic za darmo, moi drodzy, nic. I w związku z powyższym, tak jak powiedziałem, nie ma co rozmawiać z tą ekipą rządzącą, ponieważ z nimi nie ma o czym rozmawiać. To są kłamcy i oni zrobią wszystko, żeby zgodzić się na warunki brukselskie, niemieckie czy jakkolwiek inne, byle nie na polskie. Oni nie mają w sercu dobra Polski i Polaków, polskich rolników i w ogóle polskich rodzin, tylko własny interes i interes niemiecki. Skądinąd myślę, że te interesy, ich własne i niemieckie, bardzo mocno się pokrywają. No więc skoro mamy taką świadomość, że ich interesy, czyli przeciwników Polski, żebyśmy wiedzieli, kto to są oni. Oni to są przeciwnicy Polski i Polaków. Więc skoro oni mają takie interesy, no to wiadomo, że rozmowa z nimi jakkolwiek nie ma absolutnie żadnego sensu. I pojechałem na tą konwencję, żeby sprawdzić, zobaczyć, co tam się dzieje. I nie absolutnie będę tutaj mówił żadne peany i tak dalej. Chodzi mi o nasze rolnictwo. Był taki panel właśnie na temat rolnictwa i ten panel był poświęcony, prowadziła go pani europoseł i były chyba 4 albo 5 osób, w tej chwili nie pamiętam, możecie to sprawdzić. Osoby te to są ludzie ze środowiska, z naszego środowiska rolników. Co tam się działo? Rolnicy mówili o tym, co jest zagrożeniem, mówili o tym, co się nie podoba, dlaczego strajkują i te wszystkie inne rzeczy. Natomiast to jest sytuacja taka, w której dowiedzieliśmy się dlaczego. Natomiast ja nie usłyszałem, jak to zrobić. I to mi się nie spodobało, bo może inaczej. Cała konwencja była w takim duchu, że ludzie są świadomi. Wiedzą, co jest złe w naszym kraju. Wiedzą, co się dzieje złego w Polsce. I o tym mówią, ale z takimi
informacjami, to moim zdaniem należałoby wyjść do ludzi. Bo konwencja to było około 2, może 3 tysięcy ludzi. Tak na oko po prostu, żeby tego nie liczyć. Może nawet więcej, bo trudno to ogarnąć. Tam po prostu jak się policzy tymi sektorami, no to tam w jednym takim małym sektorku było ponad 100 osób. No i teraz razy to wszystko, co się działo na tej głównej sali plenarnej i potem w tych panelach, no to słuchajcie, to jest naprawdę parę tysięcy ludzi. Obie sale pękały w szwach, więc było nawet trudno przejść. I to są ludzie świadomi. Oni wiedzą, po co przyjechali i wiedzą, że się źle dzieje. Natomiast co trzeba wyjść do ludzi, którzy nie wiedzą, których centrum informacji jest telewizor. Oni nie mają żadnej wiedzy, nie słuchają tego, bo w telewizji im powiedzieli, że rolnicy zablokowali drogę, czyli rolnicy są źli. Nie powiedzieli dlaczego, powiedzieli, że chodzi o transport z Ukrainy. I to są tak szczątkowe informacje, że człowiek, który nie jest w temacie, po prostu nic nie wie. Tylko w telewizji powiedzieli źle, więc jest źle. A tutaj są rzeczywiście bardzo poważne argumenty, bardzo dobrze uzasadnione te sytuacje dotyczące strajków i innych problemów w Polsce. Tyle tylko, że tak jak powiedziałem na początku, my jesteśmy tego świadomi. Ja oczekiwałem bardziej, że tak jak na tej głównej konwencji, też na tej głównej sali możecie się tam dowiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość powiedziało dla Zielonego Ładu absolutnie stop, do kosza. Tam nie ma negocjacji. I powiem wam, że to jest wszystko dobre, chociaż oni sami biją się w piersi, bo wiedzą, że to oni podpisali Zielony Ład. Natomiast to, że nie mieli świadomości, co tam się wydarzy, bo to było coś takiego, że najpierw zostało podpisane z jakimiś zarysami, a potem się za to wziął Timmermans i reszta oszołomów i zrobili z tego taki bajzel, słuchajcie, że okazało się, że państwa, które podpisały Zielony Ład, podpisały zupełnie co innego, a co innego wyszło w szczegółach. Więc przede wszystkim pamiętajcie też o jednej rzeczy. Jeżeli Unia Europejska wam cokolwiek będzie mówiła, że oto to jest dobre, to nie ma mowy. Cokolwiek Unia Europejska zaproponuje Polsce, jest to dla Polski na 1000% złe. I tak należy to traktować. Jeśli w ten sposób podejdziemy do tego tematu, przy dzisiejszym stanie Unii Europejskiej oczywiście, to nasze kłopoty się skończą. I nie ma co się tutaj bać stawiania weta, czy jakichś tam innych. Zobaczcie, po prostu oni próbują tam wymuszać finansowo, czyli są to ewidentne szantaże, że jak nie podpiszecie, nie zgodzicie się, to nie dostaniecie pieniędzy, tak jak na przykład z tym KPO całym, po prostu też afera jakaś, po prostu nie wiadomo o co. Bo potem po prostu te pieniądze są jakoś tam oprocentowane, jakieś, no cuda na kiju, mniejsza z tym, ale rzecz w tym, że oni po prostu będą tutaj nas szantażowali. No i w związku z tym, że dla takich ludzi, jeśli nie ma negocjacji, oni po prostu postanowili w ten sposób i tak ma być, bo tak chcą, no to trzeba walczyć ich bronią. Czyli jeżeli na przykład nie ustanowicie dla nas tego, wypisujemy swoje warunki, to my się nie zgodzimy, postawimy weto i nie będzie z nami dokładnie tak samo negocjacji jak z wami. I to trzeba w ten sposób reagować na tą politykę. Dzisiaj mamy polityków po prostu jeżdżących na kolanach do tej Brukseli, do tych wszystkich tam po prostu pachołków, bo oni też to nie są ludzie, którzy mają własne zdanie, tylko oni też wykonują czyjeś polecenia i naprawdę to nie tędy droga. No. Przede wszystkim Unia, tak jak powiedział Wojciech Cejorowski, w takim obecnym wydaniu, jakim ona jest, to po prostu nie nadaje się absolutnie do niczego i ja jestem absolutnym przeciwnikiem, nie eurosceptykiem, jak on to powiedział, bo eurosceptyk się zastanawia, może się opłaca, może się nie opłaca, natomiast ja jestem absolutnie zdeklarowanym przeciwnikiem w takiej formie i uważam, że przynajmniej należałoby zawiesić nasze członkostwo w Unii Europejskiej, co będzie bardzo łatwe do wykonania, ponieważ nie będzie trzeba robić żadnego referendum, nie trzeba będzie żadnych negocjacji prowadzić, tylko po prostu zawieszamy na poziomie rządu, który tak czy tak, słuchajcie, musimy pogonić, bo w tej formie to po prostu oni zrobią tyle szkód, że będzie ciężko to naprawiać. Oczywiście wszystko się da naprawić, bo mówię, tu trzeba polityka z jajami. Człowieka, który wie, po co tam poszedł, nie dla kasy, tylko dla tego, żeby coś dobrego zrobić dla Polski i dla Polaków. I to jest jedyny cel. Jeśli takiego człowieka wypuścimy do Unii, do negocjacji, to on będzie wiedział, po co tam jest. I wtedy te wszystkie cele osiągnie.
Bo pamiętajcie, to jest tak, Unia ma w tej chwili 27 czy 28 państw, mniejsza z tym, nie chodzi o szczegóły, ale rzecz w tym, że oni będą każde państwo w ten sposób traktowali. I co się dzieje? Ponieważ my jesteśmy piątą gospodarką w Unii Europejskiej, piątym państwem co do wielkości, więc naprawdę to jest duża siła. I teraz, jeśli wokół siebie na zasadzie tej, powiedzmy, takiej współpracy wyszehradzkiej, prawda, gdzie mamy Polskę, Czechy, Słowację i Węgry, jeśli do tego dokoptujemy jeszcze inne państwa, na przykład, nie wiem, Rumunię, Bułgarię, ściągniemy do siebie taką siłę. Zrobimy wewnątrz Unii coś, ja to daję takie przykłady w tej chwili, na kształt związków zawodowych w zakładzie pracy, to mamy nagle potężną siłę. Bo się okaże, że jesteśmy na przykład na 27 państw, mamy 20 ze sobą. I zostaną Niemcy, Francja, że tam nie wiem, jeszcze jakieś inne państwa, które po prostu, może Austria, będą chciały się, powiedzmy tam, Niemcom czy Francuzom przypodobać, bo zawsze będą miały lżej. Natomiast my możemy w tym momencie naprawdę coś wielkiego zrobić. Problem jest w tym tylko, że ta Unia w taki sposób dokonała organizacji swojej instytucji, że nie ma czegoś takiego jak jednoczenie się narodów, prawda? Tam mamy jednoczenie się partii. I to jest rzeczywiście problem. Dlatego te wybory, które tutaj przed nami są w czerwcu, musimy naprawdę również wygrać, tak jak wygrała prawica w tej chwili, tak musimy te wybory wygrać prawicowo w czerwcu. I nie łudźcie się, że jak nie pójdziecie na głosowanie, to się nie wiem, czy coś zmieni, że będzie lepiej i tak dalej. Nie, słuchajcie, będzie gorzej. To naprawdę, to ten rząd, który jest, pracuje, no trudno to nazwać pracą, bo przecież oni, słuchajcie, od początku, od 13 grudnia nie dokonali żadnej, nie uchwalili żadnej ustawy. Więc tam się po prostu dzieją cuda. Ci ludzie uciekają do parlamentu, bo się boją, że po wyborach ten Sejm, który ja bym rozwiązał dwa dni później, gdybym miał taką możliwość, boją się, że prezydent rozwiąże ten Sejm, słuchajcie, po wyborach czerwcowych, bo ma naprawdę ku temu całą masę powodów i uzasadnionych przesłanek zgodnych z konstytucją, bo choćby od to, że Sejm obraduje w niekonstytucyjnym składzie, bo 450, a nie 458, a nie 460 posłów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, akcja Bodnara i wyrzucenie z pracy niezgodnie z prawem prokuratora krajowego, niezgodnie z prawem usunięcie prezesów Telewizji Polskiej i tam po prostu wejście i tak dalej. Ja się naprawdę dziwię, że prezydent nie zareagował już wcześniej. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to sytuacja taka, że oni wiedzieli właśnie w Prawie i Sprawiedliwości, że mamy teraz wybory samorządowe, które udało się wygrać, brawo, i mamy wybory do Europarlamentu. Więc nie chcieli po prostu robić takiej afery, ponieważ znamy to środowisko zdrady narodowej, które by wykorzystało wszystkie swoje możliwości do tego, aby po prostu pokazać, że prawica chce usunąć Polskę z Unii Europejskiej i tak dalej, żeby wszystko tylko i wyłącznie źle. Natomiast sami, mając po swojej stronie potężny kapitał, mogą robić co chcą. I wiecie, co mi się podoba w PO rzeczywiście? Podoba mi się to, że oni trzymają się razem. Czyli nieważne, który z nich powiedział jaką głupotę, naprawdę to nie jest istotne, trzymają się razem i jeden broni drugiego. To o tyle jest dobre, że stosują zasadę w jedności siła, to o tyle jest niedobre, że tej zasady, ona jest, może inaczej, ja jej nie zauważyłem w działaniach Prawa i Sprawiedliwości. Poza takimi drobnymi szczegółami, to powinno być na absolutnie każdym szczeblu, czyli od tego zwykłego członka w jakimś tam wsi po prezydenta, jeśli ten prezydent będzie z tego obozu właśnie. To powinno być w ten sposób, że jeden za drugim murem z całej siły, a dopiero potem, jeśli któryś zrobił coś złego, to staje się za plecami w cztery oczy i mówi: słuchaj koleś, ale ty kurczę blade, żeś źle zrobił, bo to tak być nie powinno. Ale na forum wszyscy są za.
I to jest ich ogromna siła, dlaczego nawet tak jak Budka powiedział tydzień temu, że on absolutnie, ja się nie wybieram do żadnego Europarlamentu, a potem w Radiu Z po prostu tydzień później mówi, że on idzie i redaktor prowadzący zrobił po prostu z niego pośmiewisko, to nie ma znaczenia. Wszyscy wiedzą, że to są pajace, ale stoją za sobą. I to jest ich siła. Tyle na tą chwilę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.